Witam wszystkich w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj pokażę Wam przepis, o którym mówiłem już dawno, już w kilku innych wcześniej wideo. To jest chleb wiejski. Przepyszny wiejski chleb, taki jak kiedyś można było kupić u piekarza. I ten chleb, wbrew pozorom, jest dość prosty do zrobienia. Oczywiście musimy mieć zakwas, który pokazałem wcześniej, jak się robi. I dzisiaj też powiem, żeby, bo w sumie zakwas jest bardzo prosty do zrobienia. Wymaga to, co wymaga, to wymaga takiego garka żeliwnego z przykrywką, w miarę dużego, takiego jakieś 28 cm, 30 cm. Można piec bez tego, no ale to już nie wyjdzie aż tak i to powinna być wtedy jakaś para, czyli trzeba byłoby położyć taką płaską jakąś blachę z wodą w momencie, kiedy ten piec się nagrzewa, żeby tą parę uzyskać, przynajmniej na początku, przez pierwsze pół godziny. Więc tak, zacznijmy od mieszania wszystkich składników. To, co potrzebujemy, to jest, jeszcze potrzebujemy wagę. To jest chleb na zakwasie, ale ja dodaję 2,5 g drożdży. Można robić to bez drożdży, natomiast struktura tego chleba będzie troszkę inna. Także ja polecam zacząć i szybciej rośnie po prostu, jest łatwiejszy do zrobienia, więc proponuję zacząć od drożdży, a jak później następne, jak wyjdzie dobry, będzie smakować, spróbować bez drożdży. Więc 2,5 g drożdży, 16 g soli. Tej wody do soli, żeby mieć pewność, że ona się dobrze rozpuści. Znaczy ta sól akurat jest bardzo drobna, więc to tak naprawdę nie było potrzebne, ale jeżeli macie taką gruboziarnistą sól, no to należałoby najpierw ją w wodzie rozpuścić. Trochę wody do drożdży, tak żeby one się zaktywowały. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ po pierwsze, no, jeżeli one się teraz aktywują, no to później szybciej działają. No i jeżeli zobaczycie, że tutaj nie będzie takiego korzuszka po jakieś 5 do 15 minut, no to wtedy się okazuje, to znaczy, że te drożdże są martwe, więc trzeba dać nowe. Akurat w tym przypadku to nie jest wielki problem, bo i tak mamy ten zakwas, więc chleb i tak wyjdzie, ale jeżeli pieczemy coś tylko na drożdżach, no to wtedy wszystko musimy wyrzucić. Także zawsze jest warto takie drożdże w tej wodzie, czy też w mleku, to zależy od tego, jaki od przepisu, zaktywować. Więc zaczynamy od zakwasu. 360 g zakwasu. Jak robimy zakwas? Taki bardzo szybki kurs zakwasu. Czyli tak, na początek 40 g drożdży, 150 g mąki, takiej typ 550. Czyli tak, 360 mamy. Przepraszam, 60 gram mąki takiej pełnoziarnistej, to jest chyba typ 1750, coś takiego. No tutaj, bo ja akurat jestem w Szkocji, to ja mam very strong, czyli taką chlebowa mąka pełnoziarnista. To trzeba się spytać po prostu, mąka chlebowa pełnoziarnista w tym w sklepie i wtedy ja to sprawdzę jeszcze i dam w opisie. No i 160 gram wody. Mieszamy wszystko, zostawiamy na noc. Na drugi dzień to samo oprócz jogurtu. Czy ja powiedziałem drożdże na samym początku? To się pomyliłem. Czyli jogurt, 40 gram jogurtu, 60 gram mąki pełnoziarnistej, 150 gram mąki tej takiej jak się do ciastek daje i 160 gram wody. Na drugi dzień to samo, tylko bez jogurtu, na trzeci dzień to samo, tylko bez jogurtu, na czwarty dzień bierzemy połowę, wyrzucamy albo pieczemy chleb, jak to ładnie już tu rośnie to i widać, że to już działa, to pieczemy chleb albo wyrzucamy, dodajemy to samo i codziennie po prostu robimy to samo, czyli połowę, z połowy używamy albo wyrzucamy i dodajemy
60 gram pełnoziarnistej mąki, 150 gram takiej mąki ogólnoużytkowej, tak jak do ciastek, i 160 gram wody. No i taki potem zakwas wychodzi. Czyli ja ten zakwas muszę uzupełnić właśnie taką ilością. Dobrze, teraz dodajemy 360 gram tej mąki pełnoziarnistej. I 440 gram, ja tutaj sobie dodam od razu drożdży. Tutaj widać, ten korzuszek się zaczyna tworzyć, czyli te drożdże działają. O, tutaj widzicie, tą drożdżę sobie dodam, żeby je oddzielić od soli, bo jak dodamy sól bezpośrednio na drożdże, no to on wtedy się zdezaktywuje. 440 gram tej mąki, takiej ogólnoużytkowej, takiej do ciastek, ale jak dodamy takiej chlebowej, też będzie dobre. Czyli to typ 550. I 16 gram soli. Do tego 380 gram wody, czy mililitrów, bo przy wodzie jest to samo. To wszystko należy wymieszać. I teraz tak, no ja to zawsze robię takim robotem kuchennym, dlatego że jest po prostu łatwiej, że nie chce mi się to robić ręcznie, bo to by trzeba było tak 10 minut, 5-10 minut ręcznie tak ubijać. I z tego robota wychodzi przepyszny chleb, także to nie jest tak, że ręcznie zawsze lepiej. Natomiast jak nie macie, no to po prostu na stolnicę trochę mąki i wygniatać. Jak za dużo wody, no to podsypywać troszkę mąką, i tak żeby można było ją, ten chleb wygniatać. Nie za dużo, żeby nie zmienić proporcji, bo on jednak troszkę wilgotny będzie, ale po prostu tak wybierać, tak zarabiać ten chleb. Natomiast proponuję, jeżeli pieczecie często, taki robot, on nie jest drogi, a naprawdę jest super rzecz w kuchni. I teraz przez jakieś 5 minut będę tym robotem sobie to ciasto ubijał, znaczy wyrabiał. To ciasto nam się wyrobiło, jak tak widać, tam się nic nie przypojało już do ścianek tej miski. Czyli teraz to ciasto muszę sobie, widzicie, nawet jeżeli mam ręce suche, ono mi się nie klei za bardzo do... Troszkę się klei, ale nie mocno się klei do rąk. Także te ręce mam prawie czyste. I teraz zrobię sobie taką kulkę z tego ciasta i pozostawię do wyrośnięcia na jakąś godzinę. Tylko że tu jest ciepło dzisiaj. Zobaczcie. Ładnie on sobie. O, tutaj. A widzicie, gdybym takie ciasto chciał wyrobić na stolnicy, to byłoby mi dosyć trudno, dlatego że ono jest wilgotne, ma w miarę dużo wody i teraz jeżeli, jednak się troszkę klei, jeżeli ta woda, jeżeli dodam dużo mąki,
taki najlepszy sposób, żeby to ciasto się nie kleiło do rąk, to jest pomoczyć sobie ręce. I zobaczcie, ono mi się już w tym momencie w ogóle nie klei. Ja sobie je mogę uformować jak chcę. I zobaczcie, to ciasto jest bardzo wilgotne. To jest bardzo dobrze, bo ono będzie takie pulchne, z twardą skórką. Jak będę chciał, to bym chciał to wyrobić ręcznie. Owszem, mogę tak zakładać, ale ciągle muszę podsypywać tą mąką. No i wtedy zmienię tą proporcję i ono już nie będzie tak dobre na sam koniec. Czyli ten robot kuchenny naprawdę pomaga. Niektóre przepisy, jak na przykład ciabata, no to bez ręcznie się zrobić jest bardzo trudno. Ciągle można, no bo to w sumie jest, można sobie tak zarabiać w misce, no ale łatwiej, o wiele łatwiej jest z takim robotem. Czyli tak, zostawiamy na jakąś godzinę, dwie do wyrośnięcia i wtedy będziemy formować chleb. Ciasto ładnie podrosło. Ja przykryłem to folią, żeby nie wyschło. Zobaczcie, jak ładnie. Tutaj mam taką miskę. To jest taka miska do sałatek z Ikei. Można użyć taką specjalną chlebową, ale nie mogę znaleźć takiej dużej tutaj w Szkocji. Więc używam tą zwykłą ścierkę kuchenną. I teraz ważne, żeby tutaj dać dużo mąki. Musi być mnóstwo mąki, żeby to nam się nie przywarło, nie przykroiło do tej ścierki. Ja tej ścierki nie piorę. Ona sobie tutaj jest zawsze. Tutaj jest dostęp powietrza, więc żadne tutaj złe bakterie się... Zresztą to są żywe kultury bakterii, które są tutaj na tej ścierce. No i w piekarniach jest tak samo. Tego się nie myje, nie pierze żadnych ścierek, w których rosną te... Oczywiście to jakiś czas trzeba, ale to nie jest tak, że za każdym razem to wszystko się myje przed każdym nowym chlebem. Tutaj tak samo. Tą ścierkę zawsze tutaj mam. I ona sobie jest przeznaczona tylko do tego. I teraz tak, teraz będę ten chleb formował. Dwa bardzo użyteczne narzędzia. Teraz delikatnie, ale bardzo delikatnie podsypię mąką. Dlatego, że nie chcę, żeby mi się ten chleb tutaj za bardzo ślizgał. On już ładnie wyrósł, więc on już taki klejący nie będzie. Jeżeli jest klejący, a może być, bo to wszystko zależy, każda mąka inaczej absorbuje wodę, no to trzeba troszkę posypać tym. Z dwa razy sobie to go tak ugniotę, jednak troszkę jest, ale on nie szkodzi. Z dwa razy go sobie tak przywrócę. O. I teraz, żeby on się tak ładnie mi naciągnął. I teraz przewracam na tą stronę i go formuję. On niestety jest troszkę za bardzo klejący, więc muszę delikatnie tą mąką podsypać. Ja mówię, to nie jest problem żaden. O, i teraz sobie go będę tak. Wykorzystując to, że ten opór tej deski, formuję sobie taki okrągły, ładny bochenek. O, i już. I jest bochenek gotowy. Ja wam pokażę, jak on wygląda z tej strony. Tutaj taka dziurka powinna być. I to wrzucamy tu. O, troszkę mi się przywarło. Nie szkodzi. On tu ładnie urośnie. I teraz ja chcę, żeby on mi urósł tak mniej więcej do tej wysokości, żeby tak 70% nabrał jeszcze urósł. Nie za dużo, bo jak za dużo urośnie, to on później, jak przerzucę go do tego garka, to mi oklapnie. On musi być, ja pokażę, tak naprawdę, nawet jeżeli za dużo urośnie, to i tak wychodzi przepyszny. Ale lepiej jest, kiedy po prostu, zobaczcie, jeżeli teraz nacisnę, on mi zaraz wraca tu. Jak mi troszkę podrośnie, on mi wróci, ale nie całkiem.
I to właśnie o to chodzi. Jak przerośnie, jak nacisnę, to nie wróci wcale. Tylko że ja czasami zapominałem, on mnie przerósł, zawsze wychodził przepyszny. Więc nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. I teraz przykrywamy to ścierką kuchenną, ręcznikiem kuchennym. Przykrywamy, nie przykrywamy tego już tym. Nie przykrywamy folią, ręcznikiem kuchennym i w ciepłe miejsce odstawiamy na jakąś godzinę. Zobaczcie, jak mam ładnie urósł chleb. Zobaczcie, jak nacisnę. On powraca, ale nie powraca do końca, tak bardzo powoli. Naciskam i on mi tak powraca, czyli on jest taki, jak powinien być. Teraz dam go do tego mojego żeliwnego garka, który się już pół godziny tutaj w piekarniku nagrzewa razem z piekarnikiem do temperatury z 245 stopni. O. Pięknie się nagrzał. To widać, ja widzę po kolorze, zmienił kolor. I teraz jednym takim płynnym ruchem muszę to wrzucić do tego garka. O, coś w tym stylu właśnie. Bardzo ładnie. O, troszeczkę upadnie, ale to nie jest jakby problem wielki. On urośnie i teraz muszę go naciąć. Taki zwykły krzyż. Krzyżyk znaczy się. O, i to wszystko. Przykrywamy. I do piekarnika pod przykryciem 30 minut. Zobaczcie, pięknie wrośnięty. Ładny kolor. Zobaczmy, czy wypieczony. Ten dźwięk pokazuje, że chleb jest wypieczony idealnie. Więc tak, teraz trzeba poczekać jakieś 2 godziny, aż ostygnie, no i będzie można próbować. No, witam po około 2 godzinach. Piękny chlebek wystyk. I teraz musimy go spróbować. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, jak w środku wygląda. No to nie będę ukrywał, że jestem przekonany, że wygląda pięknie. O, oczywiście, zobaczcie to. Patrzcie na to. I posłuchajcie. Przepiękne. Zobaczcie. Chrupiąca skórka nie jest spalona, jest taka skarmelizowana. Przepiękny chlebek. Znaczy, to jest mój akurat ulubiony chleb. Ja wiem, że wiele osób preferuje piec Altazian albo chleby. Z mnóstwem dziur w środku, także ten chleb wygląda prawie cały czas jak te dziurki, te większe. Natomiast no ja lubię, jak zrobię sobie taką kanapkę z chleba, żebym się nim najadł, żeby tam chleba trochę było. Ja nie mówię, że tamten chleb nie jest zły, bo jest dobry, natomiast no taki wiejski, prawdziwy chleb, jak dorastaliśmy w dzieciństwie, no to właśnie jest taki. Tylko jeszcze jeden kawałek. Jest trochę jeszcze ciepły. Pięknie. Zobaczcie. Bardzo ładnie. No i teraz trzeba spróbować, prawda? Spróbuję sobie z tego. Trochę masła. Naprawdę dobry test chleba to jest tylko z masłem.
Jak smakuje z masłem, to znaczy, że chleb dobry. Rewelacja. Naprawdę polecam, bo jest to chleb, znaczy przepisu na ten chleb szukałem bardzo długo. Ja już mówiłem w innych filmach, że pochodzę z takiej miejscowości, gdzie, która była słynna z chlebów. Natomiast no, też piekarze trzymali tajemnicę przepisu. No i nawet jak ktoś poszedł i się spytał, co zrobić, jak zrobić chleb, no to coś tam powiedzieli, ale powiedzieli tak, że nic nie wiadomo, o co chodziło. Natomiast no, ten chleb jest rewelacyjny. Także dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia.